Dzień dobry. Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Zamilkłam, bo bardzo, bardzo dziwny odcień widzę na ekranie. Nie wiem, czy wy go też widzicie. No ale dobra, w sumie taki ciepły nawet. Temat na dziś to... Boję się, że jak się zmienię, to nie wiadomo, kim będę. Temat, który często dość się przewija w moich konsultacjach. Jest dość szeroki i złożony, a ja bym się chciała zająć dzisiaj tylko jednym problemem, który aktualnie z kimś omawiam. Mianowicie, osoba ta zawsze się miała za typ samotnika, osobę niezainteresowaną związkami. I ponieważ ostatnio zachodzą w niej jakieś spore zmiany związane z pracą nad DDA, nad samoświadomością, nad wewnętrzną integracją, stwierdziła, że zaczęła odczuwać jakiś brak, jakąś tęsknotę. No i prawdopodobnie, że chodzi po prostu jednak o potrzebę związku, o potrzebę bliskiej, intymnej relacji. I kiedyś zapytałam o to, o coś więcej. Zaczęła się wycofywać. A może przejdzie? A może to nie jest takie ważne? Więc pytam, po co ta asekuracja? No i asekuracja jest potrzebna z powodu obaw. Albo ja sobie nie wyobrażam być w związku, nie wiem, co miałbym zaproponować, nie wiem, co mogę zaoferować drugiej osobie, nie wiem, czy ja się do tego nadaję. I na tym przykładzie świetnie widać, w jaki sposób bardzo łatwo gubimy się we własnych myślach. Gubimy się gdzieś pomiędzy przeszłością, teraźniejszością a przyszłością. Teraźniejszość na wczoraj jest taka, że jesteś typem aseksualnego singla, powiedzmy. Rzeczywistość na dziś jest, tam to było na wczoraj, na bliskie wczoraj. Na dziś jest taka, że zaczynasz odczuwać jakąś tęsknotę. Bo jesteś w intensywnej terapii. Być może dlatego. Lub z jakichś innych powodów. Jesteś w czasie intensywnych zmian. A rzeczywistość na jutro jest jaka? Nie wiadomo jaka. Wcale nie jest taka, że ty jutro będziesz chcieć być w związku. Lub będziesz w związku. To, co teraz przechodzisz, możesz przechodzić z bardzo różnych powodów. Jednym z nich może być ponowne ugruntowanie, utwierdzenie cię jeszcze raz od początku w tym, że jesteś typem samotnego, aseksualnego singla. Może też być tak, faktycznie, że ta postawa, ta wizja siebie jako takiej osoby była tylko i wyłącznie asekuracją, żeby się nie zranić. Lub była wynikiem niskiej samooceny. Lub nieumiejętności nawiązywania relacji. Lub braku umiejętności komunikacyjnych. Lub może braku po prostu wewnętrznej gotowości. Nie wiem, czy to seksualnej, czy to psychologicznej, czy emocjonalnej. I może się okazać, że faktycznie jesteś osobą, która w zupełnie klasyczny, standardowy sposób potrafi i chce kochać. Ale dzisiaj nie ma sensu się nad tym zastanawiać, jakie będzie jutro i asekurować się przed jutrem. Dlatego, że jutro zależy od tego, jakie będzie dziś. Więc jeśli dziś żyjesz jutrem, to jutro
jest oparta o iluzję. To, co dziś musisz zrobić, to przyjrzeć się temu, co dziś czujesz, jakie masz myśli, jak się zmienia to, co czujesz, jak się zmieniasz wewnętrznie. Po to musisz to zrobić, żeby jutro być we właściwym miejscu, a nie w niewłaściwym. Ponieważ jeśli dziś skupisz się na tym, co dziś czujesz, co się w tobie pojawia, jakie myśli nowe, jakie pomysły nowe, to uzależnisz swoją drogę, swoje dalsze kroki od tego, co jest dziś prawdziwe. Natomiast jeśli tego nie zrobisz, tylko będziesz się kierować obawami lub pomysłami na jutro, to swoje kroki w kierunku przyszłości oprzesz o swoje wyobrażenia o przyszłości, a nie o to, kim jesteś. Nie o to, jakie masz aktualne potrzeby. Nieraz mówiłam na tym kanale o tym, że to, co wczoraj było dla nas dobre, dziś jest już przeterminowane. Ja byłam inna, miałam węższy pogląd na świat. Dziś on mi się przez ostatnie 1,5 miesiąca bardzo poszerzył i znowu się układa w bardzo spójny z tamtym. Tak? To jest zasada wygaszania, którą możemy dostrzec w bardzo wielu naukach. W fizyce, w nauce o kulturze. Że jest skrajność, tak? Potem jest druga skrajność i potem jest trzecia skrajność, a gdzieś pomiędzy jest linia takiego złotego środka. I tak samo jest z naszym rozwojem. Jesteśmy na jakimś poziomie, jest boom, kompletne przeciwieństwo i potem zintegrowane to przeciwieństwo z tamtym przeciwieństwem daje nam zupełnie nową jakość. I gdy znowu wchodzimy na jakąś górkę, na jakąś skrajność, to ta skrajność zawiera już ten dołek i tę górkę w sobie, tak? I jest już inna, a potem zaprzeczenie znowu będzie inne. Tym jest właśnie rozwój. Więc, tak jak u mnie, było widzenie mocno czarno-białe kwestii przemocy międzyludzkiej. Bardzo uznawałam to, że zło to jest coś, co istnieje i że przed złem bronić się trzeba. Niby teoretycznie wiedziałam, że ludzie są złolami z powodu wewnętrznego nieszczęścia, a nie jakiegoś arbitralnego kultu zła. Miałciek, ty jesteś arbitralnym wyznawcą zła. Rzucę w ciebie pustym plastikowym kubkiem, żeby nie było. Ktoś chce kotka? Poważnie mówię. Ten kotek jest tutaj niechciany. No, i w ostatnim czasie ogarniania, wybaczenia, zrozumienia. Emocjonalnie dopiero poczułam, jak wiele zła ludzie czynią nie z powodu zła, a z powodu braku. Z powodu własnego nieszczęścia. I bardzo byłam skłonna i zdolna do wybaczenia
prawie każdemu, prawie wszystkiego. Czyli była jedna skrajność, była druga skrajność. I przy tym praktykowaniu wybaczenia prawie wszystkiego, nie powiem, że radykalnego wybaczenia, bo to jest jakaś dla mnie dziwna koncepcja, zobaczyłam, że głupota i ciemnota potrafią być tak oporne, że choćbyś chciał wybaczyć, to się nie da. Bo ktoś po prostu nie chce żyć w świecie, w którym istnieje wybaczenie. I on nadal nie ma zaburzonej osobowości, nie jest złolem, tak? Ale jest tak biedny, że aż zły. I prostuje nam się, tak? Dwie skrajności wyrównują nam się w jakąś nową koncepcję, w jakiś nowy sposób postrzegania i myślenia. Bardzo podobny do tego poprzedniego, a jednak poszerzony jeszcze o jakąś większą wrażliwość. I tak samo może być z tobą, gdy się zmieniasz. Może być tak, że czułeś się aseksualnym singlem, teraz poczułeś jakąś tęsknotę i może się na przykład okazać, że jesteś osobą aseksualną, która chce związku. Tym gówno-hejterom, którzy wczoraj komentowali pod filmem i którzy przynajmniej w części zrezygnowali z subskrypcji, chcę serdecznie podziękować za to, że chrupek teraz chodzi na palcach jak jakiś nienormalny. To jest dom, przepraszam, że to nie jest studio. Zdenerwowałeś się na mnie? Co? Zdenerwowałeś się na mnie? Znaczy, to może mogę to wyciąć? A. No dobra, okej, nie pójdę. Dobra, okej. No spoko. Przepraszam. Spoko. No aktualnie nie mam czym ciąć. No, może się okazać tak, że jesteś osobą na przykład aseksualną, ale potrzebującą związku. Może się okazać, że nigdy nie byłeś osobą aseksualną i nigdy nie byłeś samotnikiem. Może się też okazać, że właśnie jesteś na pewno, ale to na pewno, aseksualnym samotnikiem. Może się okazać wszystko. Tylko. Nie przewidzisz przyszłości. To się dopiero okazuje w toku tego, co przeżywasz aktualnie. Ty jeszcze nie jesteś tą osobą, którą będziesz jutro. Więc nie masz żadnych podstaw do tego, żeby już myśleć za tę osobę, jako ta osoba, jak ta osoba. Nie masz podstaw. Bo to nie jesteś ty. To jeszcze nie jesteś ty. Żeby to jaśniej jakoś wyłożyć, przypomnij sobie siebie, wyobrażaną sobie przez siebie w wieku lat, nie wiem, 12? 6? Czy jesteś tą osobą? Czy chciałbyś być tą osobą? Jak miałam 12 lat, napisałam sobie list do siebie na 18. To były strasznie ważne rzeczy. Czy ty jesteś, tak? Czy ja jestem wierna sobie, lojalna sobie i tak dalej? I to było w bardzo konkretnych pytaniach zawarte. Czy lubisz to? Czy myślisz to? I ponieważ ja jestem bardzo spójna, to generalnie odpowiedzi brzmiały tak. Jednakowoż brzmiały one tak, ale jestem o 1/3 starsza i mądrzejsza. Więc na szczęście nie jestem zupełnie tą osobą, którą wymyśliła sobie dwunastolatka. Jestem tą osobą,
która tej dwunastolatce mogłaby imponować. I tak samo jest z martwieniem się, co to będzie, jak się zmienię, lub postanowieniem, że się nie zmienię. Że te nowe uczucia, które się we mnie otwierają, mogą być dla mnie szkodliwe. Próbujesz sobie wyobrazić mózgiem osoby bez doświadczenia dnia dzisiejszego osobę po tych doświadczeniach. Margaret taki fajny tekst wrzuciła. Generalnie Margaret człowiek bombont, nie? Nie wiem, czy to był jej tekst, czy skądś go wzięła, że jeśli nie godzisz się na zmianę, to stajesz się toksycznym człowiekiem. I to jest dla mnie najlepsza definicja człowieka toksycznego, jaka może tylko być. To jest człowiek, który próbuje żyć w starym. Jeśli będziesz się trzymać tego, kim byłeś wczoraj, wygłuszając, pacyfikując dzisiejsze uczucia i myśli, po to, by jutro nie być kimś innym, to zostaniesz zgnuśniałym nosferatem, który nie żyje, zatrzymał się w rozwoju, odmawia progresu, tłumi własne uczucia, tłumi własne potrzeby, nie słucha ich, czyli robi się właśnie frustratem, osobą nieszczęśliwą. A prawdziwe świństwa robią właśnie ludzie nieszczęśliwi. Ludzie szczęśliwi świństw nie robią, bo nie mają potrzeby, bo oni się zajmują życiem. Tylko że życie to jest zmiana. Życie to jest bycie sobą, bycie ze sobą. Bycie w sobie, a więc i w swoim zmieniającym się ja. A jeśli chcesz koniecznie zostać gdzieś tam w przeszłości, bo to się sprawdzało, to jak to Robert kiedyś powiedział, to jest nostalgia, czyli jedzenie własnej kupy. Powiedział to inaczej. No ale mniej więcej o to chodziło. To jest życie czymś, co już się skończyło. Życie czymś, co już się wypaliło, sprawdziło. No i po co to tak? Nastaw się na zmianę, czyli na nowe spektrum uczuć u siebie, na nowe spektrum potrzeb u siebie, a nie będziesz toksyczną osobą. Przyjmij to, że nie wiadomo, kim jesteś w ostatecznym rozrachunku, bo to jest historia kilkudziesięcioleci. Nie jesteśmy skończonymi całościami, tylko historią, powieścią. I na tym na dziś skończę. Przypominam, że fundacja, więc i kanał utrzymuje się tylko i wyłącznie z Waszych darowizn, więc jeśli chcecie wspierać moją działalność, to numer konta jest pod filmem. Natomiast jeśli chcecie odpowiedzi na jakieś pytanie, to zapraszam przez Messenger albo przez maila fundacji przemocnie@gmail.com. Ewentualnie po prostu można zadać pytanie w komentarzu. Dziękuję.